Siema chłopaki, Bartek z kompanii Szostek, znowu z tej strony. Dzisiaj szybki film i gadamy o moich błędach w treningu góry ciała, przez które przez dłuższy czas nie mogłem po prostu za żadne chiny spowodować, żeby cokolwiek tutaj urosło. No ale jak te rzeczy zmieniłem, no to już od dłuższego czasu jest progres, staje się coraz większy i po prostu teraz cały czas dążę tym samym schematem. Także jeżeli masz ten problem, to mam nadzieję, że jak wysłuchasz tego filmu i wprowadzisz te rzeczy, no to też zaczniesz rosnąć. Także dzisiaj szybki film, jedziemy. Dobra, pierwszy błąd to przez długi czas goniłem za pompą i za tym, żeby czuć, że coś tam zrobiłem na tej górze i zmieniałem co chwila ćwiczenia na nowe, tak żeby po prostu robić to, co na danym treningu czułem, że dobrze wchodziło, ale nie był to konkretny jeden plan powtarzany na okrągło. I unikałem kluczowych ćwiczeń, czyli po prostu nie robiłem praktycznie w ogóle, a już na pewno nie progresowałem systematycznie na po pierwsze wyciskaniu ponad głowę, po drugie wyciskaniu na klatę, po trzecie ciężkich wiosłowaniach na plecy i po czwarte, być może najważniejsze, na podciąganiu. Zakwasy po treningu, czy dobra pompa na treningu niekoniecznie jest dobrym wyznacznikiem tego, czy ten trening będzie dla Ciebie efektywny. Bo zakwasy są często efektem tego, że po prostu robisz coś, czego wcześniej przez długi czas nie robiłeś. Nowy bodziec, do którego ciało do tej pory nie było przyzwyczajone i dlatego to powoduje zakwasy. Tak samo pompa często lepiej wchodzi, jak robisz ćwiczenie po raz jeden z pierwszych. Wtedy po prostu największą różnicę czujesz. Natomiast po kilku razach, jak robisz to ćwiczenie, to przestajesz już czuć tak bardzo tą pompę i nie zawsze masz takie dobre czucie mięśniowe, jak to wykonujesz. Więc ja często po prostu miałem tak, że nie czułem dobrze tego ćwiczenia, albo ciężko mi wchodziło danego dnia, więc sobie odpuszczałem i nie robiłem dalej podciągania, nie robiłem dalej wyciskania na klatę, a to jednak napięcie mechaniczne, czyli po prostu trzymanie tego mięśnia pod albo coraz większym ciężarem przez ten sam czas, albo przez coraz dłuższy czas, tak? Albo przez jedno i drugie, coraz większy ciężar i coraz dłuższy czas. To jest kluczowe do tego, żeby te mięśnie się rozwijały i nie ma lepszego sposobu niż właśnie te ćwiczenia wielostawowe, gdzie jesteśmy w stanie załadować największy ciężar i o ile utrzymujemy napięcie na tym mięśniu, który ma pracować, czyli robimy to prawidłowo technicznie i skupiamy się właśnie na tym czuciu mięśniowym, czyli żebyś czuł, że ta klata pracuje jak, wiesz, robisz wyciskanie na klatę, albo że napięcie jest na barku, a nie gdzie indziej, jak robisz wyciskanie na barkach. Oczywiście to też przyjdzie z czasem. No to będzie powodowało wzrost. Te właśnie główne ćwiczenia, czyli wyciskanie nad głowę, na klatę, wiosłowanie i podciąganie, no to są podstawy, fundamenty, to są główne wzorce ruchowe. To są ćwiczenia, które zaangażują najwięcej z Twoich wszystkich mięśni na ciele. I jeżeli po prostu zrobisz się silny na tych ćwiczeniach i będziesz stopniowo progresował na tych ćwiczeniach i starał się na nich być coraz lepszy technicznie, to zacząłem o wiele szybciej robić progres, jak ja to zmieniłem i zacząłem częściej po prostu je powtarzać i definitywnie przykładać się do tego, żeby zwiększać na nich ciężar. I co prowadzi nas do drugiej rzeczy, czyli to, że nie zapisywałem dokładnie to, co robię z treningu na trening, czyli ile dokładnie serii zrobiłem i jakie konkretne ćwiczenia, ile powtórzeń było w każdej z serii i ewentualnie jakieś dodatkowe notatki i nie starałem się po prostu na następnym treningu, nieważne co, popchnąć się do przodu i albo zrobić minimum o jedno powtórzenie więcej, po prostu starać się zrobić ten minimalny progres, popchnąć się, że mimo tego, że już jest ciężko, to prawdopodobnie jesteś w stanie z treningu na trening dodać jedno powtórzenie. Albo mimo tego, że, nie wiem, to ćwiczenie nie wchodziło jakoś super dobrze, to i tak patrzeć na to, co masz zapisane i dokładać te 1,25 kg i starać się progresować. Bo mówię Ci, ja często miałem tak, że przychodziłem na siłownię i nie czułem się jakoś super, jakoś te podciąganie nie wchodziło dzisiaj dobrze, czy to wiosłowanie, no i robiłem na okrągło z tym samym ciężarem, powtarzałem w kółko to samo, no i jak miałem mieć progres, jak? I to jest mega częsty przypadek, jak osoby przychodzą do mnie na prowadzenie, na przykład co Mati mówił w wywiadzie, w którym z nim zrobiłem, że... Jakie są główne Twoje takie wnioski? No, że jednak jakiś tam plan i trzymanie się go i właśnie progresowanie tego ciężaru jest no, kluczowe i bardzo ważne. No, tak jak mówię wcześniej, no, także sobie szedłem i nawet jak był jakiś tam plan, no to pytam jakieś tam z randomowych ćwiczeń, które lubię, albo po prostu jechałem na siłowni wykonywać ćwiczenia, które tam powiedzmy akurat były pod ręką wolne. Wcześniej często właśnie macie takie randomowe podejście do tego i ja też tak miałem. To jest myślę, że bardzo częste i normalne, że po prostu
jak przeszedł na taki ustrukturyzowany program i kazałem mu cały czas powtarzać te same rzeczy na okrągło, do czego nie był przyzwyczajony i nie zawsze było jakieś super czucie mięśniowe, no to wtedy zaczął robić progres i na przykład nie mógł się podciągnąć w ogóle, teraz się podciąga 6 plus razy, w tej chwili to już pewnie jest 10 plus. Trzecia rzecz, brak rozgrzewki i serii rozgrzewkowych przed głównymi ćwiczeniami w treningu. To było duże dla mnie, bo często było tak i często jest tak, że wchodzisz na trening, jesteś kompletnie zimny, zaczynasz robić właśnie to wyciskanie, czy to wiosłowanie, czy to podciąganie, no i ono nie wchodzi. A dlaczego nie wchodzi? No dlatego, że wcześniej nie przygotowałeś ciała do tego, żeby dobrze wchodziło. I próbujesz robić serię ze swoim docelowym ciężarem i czujesz się okropnie, albo coś cię boli, albo coś nie wchodzi, niedobrze czujesz te mięśnie, więc jak zacząłem regularnie robić rozgrzewkę i tu mówię zarówno o tej części mobilnościowej, która jest też w moich programach, bo o to dbamy, żeby właśnie zadbać nie tylko o mięśnie i o tego, jak duże twoje ciało urośnie, ale o to też, żeby było ono funkcjonalne, sprawne, żebyś dobrze się czuł, żebyś był mobilny, mógł się normalnie, kurna, poruszać w tym ciele. Ale też właśnie serie rozgrzewkowe, gdzie ja polecam zrobić sobie dwie serie przed przynajmniej pierwszymi dwoma albo trzema ćwiczeniami w treningu rozgrzewkowe, gdzie masz albo połowę ciężaru, albo nawet do 90% ciężaru i zrobić kilka takich serii na mniejszą ilość powtórzeń, albo taką samą ilość powtórzeń, jaką masz swoje serie docelowe, żeby serio dobrze przygotować ten układ nerwowy i mięśnie, i ścięgna, i stawy na otrzymywanie tego większego ciężaru i jest spora szansa, że kolejne serie pójdą ci o wiele lepiej i że pod koniec tych serii twoich roboczych, które masz wykonać w planie, będziesz czuł, że ten mięsień jest już faktycznie dobrze przepracowany i przepompowany. Bo ja często też miałem tak, że miałem, załóżmy, w planie 4 serie, chciałem zrobić 4 serie, no ale pod koniec tej 4 serii dopiero zaczynałem czuć, że coś tam się pompuje, że coś tam gdzieś zaczyna boleć, jest jakieś palenie, coś tam gdzieś ten mięsień się męczy, no ale były 4 serie, zrobiłem 4 serie, nara! A tak naprawdę mogłem zrobić jeszcze 2-3 kolejne serie i dopiero wtedy osiągnąłbym największą ilość tych wysoko stymulujących powtórzeń, bo tylko te końcowe powtórzenia, gdzie już się robi ciężko, niekomfortowo, gdzie jest palenie, gdzie drżysz, gdzie boli być może nawet ten mięsień, od tych powtórzeń się rośnie i no musisz do nich doprowadzać, jak chcesz rosnąć. I jak ja zacząłem robić górę rzeczywiście do upadku, zacząłem rosnąć. Ja próbowałem robić zbyt wcześnie za duży podział partii mięśniowych. Załóżmy, próbowałem mieć ćwiczenia na górę pleców, później na środkową część pleców, na dolną część pleców, jeżeli chodzi o wiosłowanie, później ściąganie drążka na górną partię najszerszych, później ściąganie drążka na dolną partię najszerszych. Wiesz, o co chodzi? Próbowałem po prostu zbyt wcześnie trenować jak zawodowy bodybuilder, który jest o wiele bardziej rozbudowany ode mnie. Dla większości osób, prawdopodobnie dla Ciebie, dla większości z Was, którzy mnie oglądają, w tym też dla mnie nadal, najlepsze będzie rozwiązanie, gdzie zaczniemy robić mniej różnych takich małych partii, a skupimy się bardziej na tych ruchach ogólnych, globalnych, wielostawowych, jak właśnie podciąganie, wyciskanie nad głowę ciężkie, wyciskanie na klatkę, bo one angażują też te małe partie. Ale dopóki nie zbudujemy takiej naprawdę solidnej podstawy, gdzie serio widać, że już jesteś mega duży na samych tych podstawowych ruchach, to myślę, że nie mamy biznesu w tym, żeby koncentrować się na tych małych partiach. I jako, że nasze ciało jest maszyną do adaptacji, to lepiej jest dla niego otrzymać mniej jakby objętości, mniej takiego przeładowania, gdzie i tak już te twoje mięśnie nie są w stanie nawet efektywnie dźwigać 3 ćwiczeń na tą samą jakby grupę mięśni. I już po drugim ćwiczeniu nie masz kompletnie siły, żeby robić kolejne, ale i tak masz je niby w planie, to lepiej jest zrobić po prostu jedno główne ćwiczenie, a powtórzyć je częściej, 3 razy w tygodniu, może nawet 4 razy w tygodniu, bo to jest o wiele lepsze dla twojego organizmu, kiedy on dostanie bodziec, później bodziec, 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 on wtedy szybciej zacznie się dostosowywać i zacznie budować masę mięśniową, a nie potrzebujesz dzielić treningu na te super małe partie, bo one i tak o ciebie jeszcze są za małe, żeby to robiło jakąkolwiek różnicę. Dobra, mam nadzieję, że ten filmik Ci pomoże i że komuś rozjaśniło trochę w głowie, jaka jest ścieżka, którą ja obrałem, która spowodowała, że ja zrobiłem trochę większy progres. Daj mi znać w komentarzu, jeżeli miałeś taki moment. A, to o to chodzi, żeby powtarzać na okrągło te same ruchy i to wielostawowe, które będą angażowały większe grupy mięśni, ale częściej?
komentarz pod spodem. Jakbyś chciał trenować na takim samym schemacie, takim samym programem, na jakim ja zrobiłem najwięcej mojego progresu, zarówno na 3 dni w tygodniu, jak i 4 dni w tygodniu, to możesz sobie zobaczyć moje programy na kompaniaszostek.pl. Może coś Ci się spodoba? Jak mnie lubisz, chcesz mnie więcej oglądać, to upewnij się, żeby trafić dobrze myszką w ten przycisk tutaj. Subskrybuj na końcu filmu, wtedy zasubskrybujesz mój kanał i będziesz mógł mnie więcej oglądać, będę Ci wyskakiwał. Dobra, na razie.